No, czekam na decyzję sztabu szkoleniowego i prezesa Radka Słucha co do mojej osoby. Myślę, że zapadnie albo dzisiaj, bądź jutro. Myślę bardziej, że dzisiaj będzie już coś wiadomo. Z dobrej strony się pan pokazał, chociażby tą sytuacją w ostatniej minucie, wyciągając strzał w sytuacji sam na sam. Myśli pan, że to przybliżyło do kontraktu Zawiszy? Nie wiem, no, nie jest to oceniać. Tutaj jest sztab szkoleniowy, który ocenia grę poszczególnych zawodników, który ocenia moją dyspozycję w tym meczu i na tej podstawie oceni przydatność do zespołu i podejmie decyzję. Pańskie nazwisko pojawiało się już od lipca w kontekście Zawiszy w różnych konfiguracjach. Do pana też to docierało? Czy był temat? Był temat w lipcu, no ale nie doszło wtedy to do skutku. Teraz sytuacja się zmieniła. Praktycznie jesteśmy, jeżeli chodzi o warunki kontraktowe. No bo prezes Osuch mówi, że jesteście dogadani, jeśli chodzi o kontrakt. Jesteśmy jak najbardziej dogadani. Teraz tylko czekam na decyzję sztabu szkoleniowego.